Sheesh. Co tam? Najpierw umyć jajka. Pamiętajcie, widzowie, myjcie jajka. Kutie macie? Mieliśmy kutiowy incydent na pewnych świętach i już nie mamy kuti z makiem. Opowiadaj. A co to jest do powiedzenia? Kazali mi zjeść, zjadłam i się zżygałam. No kurwa. Koniec incydentu. Witaj, Derpszako. Tu nie ma, wiecie, głębszego dna. Jest. Zamknij oczy, zamknij nie. oczy. Leci samolodzik. No ej, zamykaj te oczy. O, dasz mi tego z tym. Zamykaj z rodzynką. Wiesz, a to jest z rodzynką? Patrz, taki ci chciałem być. I zaraz sprawdzę. Nie wiemy, co jest w środku. Żałuj. I widzisz? I zobacz. No, spróbuj się. Tu jest włosem meta. A gorzka czy słodka? Gorzka czy słodka? Dwa jedz. Gorzka czy no, słodka? No spróbuj go, dobry. Gorzko słodkie. Takie byś dostała normalnie, zdziwiona, a tak to co? Masz zero zaufania. Moje dzieciństwo było bardzo ciężkie. Boję się do niego wracać, je wspominać. Zawsze przywołują u mnie dreszcze i złe wspomnienia. I kojarzą mi się z nieszczęściem, ze smutkiem, z płaczem. Miko. Co, sorry, kurwa, to nie miał. Jakby to w ogóle nie. Nie mogłam tego powstrzymać, wiecie. Bo napiłam się coli. Sorry, sorry. Jak był kurwa wolny. Człowiek opowiada o traumie. Ręce mu się trzęsą. Jak mu kurwa smutno, a ja taka świnia kurwa, nie? Tragedia. Przepraszam. Mlody 02 przesyła 10 zł. Kasia, wiem, że to czytasz, chcę ci powiedzieć, że naprawdę cię kocham i gdy to wreszcie zrozumiesz, możesz sprawdzić te czarne skarpetki, które trzymasz w szafie. Spuściłem ci się w nie, żeby ci palce się w nich przejęły, Gasko. Niech zaznają spokoju. Jaki plot twist, kurwa, w tym donejcie. Ej, Smarku, jak będziesz chciał refund, to ci to zablokuje, wiesz? Także... dyszka u mnie. A, na kurierce pracuję, okej. Okay. Dorosły widać chyba? Ja tam nie oceniam ludzi po wyglądzie i przede wszystkim nie oceniam ich wieku po wyglądzie. Nie mam do tego prawa. Czekać, aż moi bliscy będą rozpakowywać prezenty ode mnie. I jutro będę pakować wszystkie prezenty. Kupiłam se te papiery. Kupiłam wstążyczki. Skupiłaś wszystko. Więc idąc tokiem analogii, jaka między tymi grupami następuje, to ekipa V3, czyli drugie Gen Z, skończy prawdopodobnie tak jak Team X3, z którego was... Dlaczego mi tak robisz? Chcesz coś słodyć? Nie. Nie chcesz. Chodź, zjedz coś słodkiego. Emmet, no czemu ty to robisz? Nie! Nie właśnie na to. Dlaczego cię kosz wiklinowy tak jaraz, chłopie? Powiesz mi czemu? Próbowałem z nim rozmawiać. Nagrałeś? Włączyłeś nagrany? Nie, zapomniałem. Za każdym razem jak już idziesz, to se klikaj. Bo nie lubię tego, mnie to stresuje. Nie chce mi się tego robić. W pitbullu, w dresie, po takiego chłopa, nie chce ze mną wyglądać, kurwa. Stresuj, jak wyglądam, że on kupił wam wodę. A spróbuj być taki uśmiechnięty, miły, jakbyś pomyślał, że Alan przychodzi i mu chcesz dać ciasto. Cześć, przepraszam, kupił wam wodę, bo mi się chce bardzo pić. Tak, sorry, ty... Celesz, dzięki za czwarty miesiąc. Ale to jest takie urocze. Na zdrowie! Remek kicha, jak ty powiesz stary. Dzięki. On nie może kichnąć.
tylko jest... To w ogóle nie myślałem jako potencjał w kimś, tylko to była drużyna. No ale jakbyś nie było... miał teraz określić, kto zrobił według ciebie największą i najmniejszą karierę? Nie no, to Lexi zrobiła największą. Ale wtedy. A że wtedy. A że kto się najbardziej tam? Tak. To ja. Okej, okay, okej. No wiadomo, ja zawsze gram na siebie, no okay. W sensie ja wierzę, że ja że jestem. Co to było? Rzeczy. To był Remek. Bardzo ciekawe hotele. Jeden z nich to jest biedna wieża z trampolin, a drugi to jest bogata wieża z trampolin. I teraz pytanie brzmi, do którego hotelu powinienem się wprowadzić i jak są mieszkańcy, którzy żyją tutaj na stałe? Tydzień później i ten sam gościu, któremu wtedy brakowało dycha do biletu i nie mógł wrócić do domu, był i nie rozpoznał mnie i znowu podszedł do mnie z tą samą historią. Ja mówię, o ty kurwa gnoju, o ty kurwa gnoju. O nie. Kamie, to mnie denerwujesz? A masz essę dzisiaj? Co to? O kurwa. No on na mnie tak kurwa klaszcze niemiło. Ta lol tle kurwa jest. Niech snów uciekasz nad ranem. Cierpka jak agresja, słodka jak pes. Chcę śnić czarne loki splątane, wziąłkowe oczy mokre od łez. Za wilczym śladem poproszę zamieć. Wytropię uparcie przez gniew i smutek. Miałe w kamień, smagane wiatrem z moich snów. Uciekasz nad ranem, cierpka jak agresja, słodka jak bez.